Hej Kasia Maneczko, witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj przychodzę z tutorialem make-upu. Tak, dużo z Was się pyta często, jakich kosmetyków używam do twarzy, do brwi i tak dalej. I wiele z Was chciało, żebym nagrała właśnie tutorial. Więc oto jestem, przychodzę z takim makijażem i będę pokazywać Wam, jak krok po kroku się maluję i co do tego używam. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba, ponieważ podjęłam się takiego wyzwania, bo Wy chcieliście. No i oto przybyłam, więc zapraszam Was do oglądania. A więc zaczynamy. Pierwszą rzeczą, którą użyję, to jest korektor pod oczy z Astora. Lift Me Up. Kolejnej rzeczy, jakiej użyję, to korektor z Rimmela na moje niedoskonałości. Czyli mam tam parę krostek, które chciałabym zakryć. Tu pękają mi krwinki na nosku, więc też muszę je korektorem zakryć. No i teraz przechodzimy do podkładu. Jest to podkład z Max Factor 3 w 1. Jeżeli chodzi o zakrywanie niedoskonałości, on jest mistrzem w tym. Jest matowy i naprawdę go lubię, także dzisiaj go postanowiłam użyć. Jest bardzo wydajny, także nie należy nakładać Bóg wie ile. Teraz pora na puder w kamieniu i jest to z Rimmela Lasting Finish, naprawdę fajny. Także jeżeli szukacie jakiegoś, to polecam. Tu jest pędzelek. Jak idzie zauważyć, moje dwie brwi są z innej parafii, także muszę je malować, żeby były dosyć podobne. I do tego właśnie używam kredki z Maybelline. Ona jest dark brown. I tutaj jest kredka. A z drugiej strony jest gąbeczka. Nie byłam przekonana co do niej, ale jak na razie sprawuje się świetnie. Jak widzicie, ten odcień brwi jest jeszcze trochę za mocny, bo on jest taki trochę wpadający w czarny. Dlatego ja zawsze przypudruję sobie pudrem je i one wtedy są troszkę jaśniejsze. Żeby było jeszcze wszystko ekstra, to ja używam takiej szczoteczki po prostu, żeby je tutaj trochę rozjaśnić. I zaczesuję sobie całą brewkę moją. Teraz przechodzimy do makijażu oczu. Ja do tego użyję paletki z Makeup Revolution.
są takie piękne odcienie. I na całe oko tutaj nałożę ten właśnie cień. Właśnie ja zawsze nakładam ten cień ze względu na to, żeby ujednolicić powiekę, żeby nie było żadnych tam innych odcieni. W sumie go nie widać, bo on jest taki kremowy. No i teraz zaczynamy nakładać ten cień. I nakładam go w kąciku. Jak właśnie zdarza mi się nałożyć więcej, to mam drugi pędzelek i po prostu staram się to rozprowadzić. Następnie staram się trochę rozświetlić powiekę, dlatego nakładam ten cień. I będąc przy końcówce już używania mojej paletki, na koniec użyję tego odcieniu tutaj w kącikach oczu. Teraz zostało tylko pomalować rzęsy i ja ogólnie używam zalotki do podkręcenia rzęs, ponieważ moje rzęsy są proste i bardzo mnie to drażni, więc teraz podkręcę. Widać różnicę. Pierwszy tusz, jaki użyję, jest Bourjois. A drugi tusz jest z Maybelline. Jak widzicie, różnica między pomalowanym okiem a nie jest ogromna, także zabieram się za drugie. Co chwilę mi tutaj słońce zachodzi, wschodzi i tak dalej, dlatego pewnie mój makijaż ma co chwilę inne odcienie. Wydaje wam się, że może gdzieś jestem niedomalowana, ale no niestety taka pogoda. Przechodzę do konturowania twarzy. Zacznę od bronzera. Jest on z Honolulu. Z Honolulu. Tak się nazywa po prostu. On w środku ma taki pędzelek. I to jest taki odcień. Teraz przejdę do konturowania nosa i do niego użyję kredki z Maybelline.
jest taka dwukolorowa. Wybaczcie, że ona tak wygląda, ale no niestety już trochę ją mam. Na koniec dodamy lekkiego połysku z rozświetlaczem z Makeup Revolution. To jest serduszko. One tutaj ma dwa kolory. I na koniec zostały usta i wpierw użyję matowej pomadki z Belle. Taka brązowawa. Już jest jej końcówka, ale jeszcze walczę. Ona jest fajna, żeby nawilżyć usta i trochę zmienić kolor. Jak ta pomadka wysycha, ja jeszcze nakładam z Maybelline taki błyszczyk. On jest super, ogólnie pachnie mi jakimś arbuzem czy coś takiego. Jest fajny, bo tutaj jest taki z takimi włoskami, widzicie? I go się wyciska. Żałuję tylko, że jest taki mały. Aby zmatowić ten błyszczyk, biorę chusteczkę i robię. A więc koniec końców wyszedł mój makijaż. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Ja nie jestem jakąś makijażystką, stylistką, wiecie o co chodzi, więc nie oczekujcie ode mnie jakichś profesjonalnych makijaży. Ja się maluję tak, jak mi się podoba i mam nadzieję, że to uszanujecie. Mam nadzieję, że niektórym pomogłam, ponieważ właśnie chcieliście tego filmiku. No i jeżeli Wam się podobało, to koniecznie dawajcie dużo kciuków w górę. Już zaplątałam się, nie wiedziałam, co chcę powiedzieć. Wszystkie linki do mnie macie w opisie. Jeżeli chcecie, to zadawajcie mi pytania jakiekolwiek w komentarzach. Ja chętnie na nie odpowiem. No i pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał, bo to bardzo ważne, jakby nie patrzeć. No i widzimy się w następnym filmiku. Na razie!